Samorządowa Loża Radiowa. Jak przeciwdziałać wyludnianiu się miast? Czy na Opolszczyźnie prowadzona jest polityka zrównoważonego rozwoju gmin? Jak długo jeszcze mieszkańcy wielu wiosek będą musieli czekać na kanalizację? O tym wszystkim rozmawiać będziemy w Samorządowej Loży Radiowej z Urzędu Miejskiego w Grodkowie. Kłania się Państwu Jan Poniatyszyn. Zaproszenie do naszego programu przyjęli Zuzanna Donat-Kasiura, radna Sejmiku Opolskiego z mniejszości niemieckiej. Dzień dobry Państwu. Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa. Dzień dobry Państwu. Dariusz Gajewski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Grodkowa, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jest też z nami Antoni Konopka, radny sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Oraz Stanisław Jurasz, radny powiatu brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. A zatem z czego Grodków może być znany w Polsce? Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa. Może na początku witam Państwa tutaj siedzących, ale i wszystkich radiosłuchaczy w Grodkowie. Grodków to gmina miejsko-wiejska. Zamieszkuje nasz teren około 19,5 tysiąca mieszkańców. Jesteśmy jedną z największych gmin województwa opolskiego, bo Grodków miasto zamieszkuje około 9 tysięcy, prawie 11 tysięcy w 35 miejscowościach wiejskich. Także jest to ogrom pracy, z którym musimy się zmierzyć. Grodków, położenie na zachodzie województwa opolskiego, graniczymy z województwem dolnośląskim. Leżymy, myślę, że w dobrym układzie komunikacyjnym, bo to autostrada A4, która przebiega ze wschodu na zachód i odwrotnie. I droga wojewódzka 401, która przecina z północy na południe naszą gminę. Taka ciekawostka, ta droga według mojej wiedzy jest najkrótszym odcinkiem od granicy czeskiej do Berlina. Tutaj dość często tiry robią sobie skróty, jadą. Kiedyś ten transport szedł cały czas przez Grodków. Dzisiaj my mamy obwodnicę, co niektórzy dopiero o niej myślą, gdzie niegdzie się buduje. Natomiast Grodków już chyba zapomniał, bo tak dość często jest, jak się wykona inwestycje, to bardzo szybko się o niej zapomina. Ale tutaj dzięki władzom województwa udało się ten temat załatwić no już sporo czasu, kilka ładnych lat i dzięki temu no możemy się chwalić tym, że mamy mniejsze wydatki w samym mieście na drogi. Oczywiście myśmy po drodze dostali w prezencie te drogi dziurawe wojewódzkie, 12 kilometrów, ale sukcesywnie z różnych programów wszystkie 12 kilometrów są wyremontowane, także dzisiaj naszych gości też zapraszam do przejechania się tymi drogami i zobaczenia, jak to wygląda. Z czego jeszcze słynie Grodków? No, Grodków to oczywiście taka charakterystyczna rzecz, której nie mogę nigdzie potwierdzić, ale mówi się, że to jest najwyższa wieża kościelna przy kościele parafialnym świętego Michała w Europie. Trzeba dodać, że murowana, czyli od podstaw do samego szczytu, wykonana z cegieł. Na pewno jest jedną z najwyższych, ale być może i najwyższa. Mamy trochę zabytków, które warto zobaczyć. Może w trakcie programu jeszcze na ten temat będziemy mówili. Myślę, że ważną osobistością, której trzeba powiedzieć z Grodkowa, to jest oczywiście Józef Welsner, wspaniały kompozytor, muzyk, nauczyciel Chopina. Jest to bardzo ważna osoba, która może czasami jest nawet niedoceniana. Natomiast jak ja się poruszam w świecie muzyki i mam spotkania z różnymi artystami, to podkreślają właśnie wielkość Józefa Elsnera. Taka ciekawostka, okazało się, i to też temat, który niedawno dzięki panu Marcinowi Lauzerowi, naszemu mieszkańcowi, mogliśmy się o tym dowiedzieć. Wynalazł w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego utwór Mszę dla Grodkowa, którą skomponował Józef Elsner. Ona nie była do końca opracowana, on to dopracował i dwukrotnie już był ten utwór wykonywany zarówno w Filharmonii Opolskiej, która nosi imię Józefa Elsnera, i w Grodkowie w kościele. I jeszcze jeżeli chodzi o Grodków, jedna osoba, która nam się pojawiła, to jest Leopold Weiss, światowej sławy lutnista. Też wszyscy myśleli, że jego miejsce urodzenia i pochodzenia to jest Wrocław. Okazało się, że to jest Grodków. I myślę, że warto tutaj też powiedzieć o jeszcze jednej osobie, która z tego środowiska się wywodzi, a już 5 lat nie żyje. To jest Zdzisław Zielonka. To jest inicjator
idei olimpijskiej, wielki sportowiec, trener, który wychował wielu młodych ludzi i dzięki temu my słyniemy z pierwszoligowej drużyny piłki ręcznej, a ostatnio słyniemy też z drużyny wiejskiej, która LZD Starowice, myślę, że pan Darek może tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć, która po raz pierwszy w historii gminy Grodków awansowała do trzeciej ligi i w tej lidze gra. To może tak skrótko, może, bo więcej, myślę, że warto też jeszcze powiedzieć o Sulisławiu, bo to jedyny hotel pięciogwiazdkowy w województwie opolskim, no też miejsce takie, które warto zwiedzić, do którego zapraszam wszystkich mieszkańców województwa i nie tylko. Podczas niedawnych obrad Parlamentu Euroregionu Pradziad zaprezentowano publikację, która jest statystyczną analizą tego euroregionu. Wynika z niej, że na pograniczu opolsko-czeskim ubyło blisko 10% mieszkańców. Członkiem tego euroregionu jest również Grodków. Czy depopulacja to znaczący problem tej gminy? Panie burmistrzu. W 2002 roku, jak zaczynałem urzędowanie jako burmistrz, liczba mieszkańców wynosiła 20 200. W tej chwili utrzymuje się ta liczba na wysokości 19 300, 19 500, w tych granicach. I to już od kilku lat okazuje się, że ten trend nie spada, utrzymuje się, nawet możemy powiedzieć, że lekko rośnie i to tak jest dla nas bardzo pozytywnie odbierane. Ja myślę, że w tej chwili wszystko robimy, żeby jednak zatrzymać ludzi tutaj w Grodkowie, choć nie jest to proste. Mówimy tu o młodych osobach, tym bardziej, że te duże środowiska są tak atrakcyjne, jeśli chodzi o pracę, o poziom zarobków, że jednak kuszą młodych ludzi. Także jeszcze ta część jakby zagraniczna, też dużo osób ściąga, jedni drugich. To jest jakiś tam problem, z którym musimy się zmierzyć, ale staramy się poprzez rozwój oświaty, poprzez rozwój przedszkoli. No dzisiaj mamy taką sytuację, że wszystkie dzieci nasze są objęte wychowaniem przedszkolnym i to nie tylko w mieście, ale i też na wsi. Choć reforma spowodowała coś takiego, że mamy dzisiaj problem, bo musimy stworzyć nowe przedszkole. Jest to wszystko na takich zasadach, że dzieci są objęte opieką w różnych miejscach. Nie jest to najszczęśliwsze i dobre i ten temat musimy załatwić. Stworzyliśmy też w ostatnim okresie swój żłobek na 50 dzieciaków, ale okazuje się, że kolejka jest bardzo, bardzo długa. Jak ten żłobek był prywatny, to wtedy się okazało, że nie był atrakcyjny. Jak przejęliśmy go na własnych warunkach, to stał się atrakcyjny i też to jest temat, który chcielibyśmy tutaj załatwić i w przyszłości się z nim zmierzyć. Ale czy dane miejsce jest atrakcyjne do zamieszkania? O tym decyduje też dobrze płatna praca, dostępność mieszkań. Co może zaoferować Grodków? Dariusz Gajewski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Grodkowa. Grodków. No, praca na terenie Grodkowa oczywiście jest. Są firmy budowlane, są ostały się firmy takie jak Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, gdzie zatrudniają kilkadziesiąt, kilkaset osób. Jest firma AgroAS, która zatrudnia 270 osób i są to ludzie stąd. Ileś rodzin ma utrzymanie. Są tereny inwestycyjne, na których lokuje się już inwestor. No i przede wszystkim położenie Grodkowa. Dzisiaj dojechać do Wrocławia do pracy nie ma problemu. Moja córka jeździ 35 minut do Wrocławia, także można jechać, można zarobić, można wrócić. No cóż, Grodków oferuje również spokój małego miasteczka, spokój tych wsi podgrodkowskich, gdzie z dala od tego zgiełku, który ci pracujący gdzieś w większych ośrodkach mają na co dzień. Ale czy też możemy powiedzieć, że na przykład gdy spojrzymy na rozdział pieniędzy, chociażby funduszy unijnych, z tych zasobów, którym dysponuje sejmik województwa, którym dysponują władze województwa, to czy możemy powiedzieć, że na przykład Grodków, a więc te gminy, te powiaty peryferyjnie położone są rzeczywiście doceniane? Tutaj nie narzekacie państwo na to, że jest jakby trudność w dostępie do tych pieniędzy? Panie redaktorze, no ciekawe pytanie, ponieważ my jesteśmy w takiej sytuacji w tej chwili, że gdzie złożyliśmy wniosek, to wszędzie dostaliśmy pieniądze.
i to zarówno z programów, które są unijnych, z programów, którymi operuje samorząd województwa, jak i ze środków rządowych, bo tam też składamy. I przez ostatnie lata mieliśmy taką sytuację, choćby w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy do przerobienia 30 milionów. Na początku to była euforia, później mieliśmy problem, jak wykorzystać te środki. Myśmy sobie z tym poradzili, ale no prawda była taka, że musieliśmy dołożyć do przetargów prawie 5 milionów, które mogliśmy wykorzystać na jeszcze jakieś jedno zadanie. Natomiast jakby nasza polityka w gminie była taka, żeby wykorzystać maksymalnie środki zewnętrzne. Czasami cierpią z tego powodu małe inwestycje, małe sprawy, ponieważ wiemy, że dzisiaj jak nie wykorzystamy tych dużych pieniędzy przy naszym wkładzie, no to może być taka sytuacja, że za chwilę tych programów nie będzie, a tak jest, że nawet teraz jak patrzymy na politykę Unii Europejskiej, to wiemy, że zmienia się jakby ukierunkowanie tych środków, a my ciągle jesteśmy jeszcze na tym etapie, że musimy załatwić wiele rzeczy, które są w ziemi. No, mówimy tutaj między innymi o kanalizacji. Ale muszę powiedzieć tak, że ja jako burmistrz nie narzekam na rozdział pieniędzy, ponieważ tak jak mówię, wszędzie, gdzie złożyliśmy, dostaliśmy, z tego się cieszymy. Ja nawet rzucę taką liczbę, bo ja sobie sam liczyłem i wyszło mi, że w granicach 270 milionów przez ten okres wpłynął dodatkowych środków poprzez inwestycje do Grodkowa. To nie są tylko inwestycje gminne, ale i wojewódzkie, rządowe. Natomiast tutaj jak policzył to pan marszałek, pokazał, to okazało się, że to jest prawie 350 milionów. No i rzeczywiście z tego się ogromnie cieszymy, bo myślę, że tak, też oceniają to pozytywnie osoby z zewnątrz, bo najczęściej jest tak, że mieszkańcy, którzy mieszkają, jak się wykona im kanalizację, to oni bardzo szybko o tym zapominają, ale to jest jakby efekt rosnącego naszego dziecka. Jeżeli go mamy w domu, to ciągle wydaje nam się, że ono jest małe, że nie urosło, natomiast jak ktoś przyjedzie po jakimś czasie, mówi, ale wasze dziecko urosło. Taki jest efekt tych osób z zewnątrz, które przyjeżdżają i mówią nagle, że zobaczyli, że to się zmienia, że tutaj jest troszkę inaczej i to jest pozytywne. No właśnie, ale czy na przykładzie Grodkowa, powiatu brzeskiego, możemy powiedzieć, że na Opolszczyźnie prowadzona jest polityka zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów? Stanisław Jurasz, radny powiatu brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Państwo może pamiętają, że był taki okres czasu, że część społeczeństwa naszego powiatu i nie tylko czyniła starania nawet odłączenia powiatu brzeskiego od województwa opolskiego ze względu na to, że uważano, że no niestety powiaty te peryferyjne typu Nysa, Brzeg, Namysłów no są traktowane troszeczkę no gorzej jak inne powiaty. Niemniej jednak nawiązując tutaj do wypowiedzi pana burmistrza, trzeba powiedzieć tak, nieważne ile nam dają, ważne jak się o to staramy. No i trzeba przyznać, że efekty tego starania widać, bo gdyby nie było przygotowanych pewnych inwestycji, dokumentacji i tak dalej, to, że pojawia się jakiś program i można z niego skorzystać, no to jest rzeczą fajną, ale dla przygotowanych, prawda? A zatem zapytam teraz tutaj radnych sejmiku, bo mamy dwóch przedstawicieli tego gremium. Czy władze województwa rzeczywiście mają jakiś pomysł na to, aby te chociażby peryferyjnie położone samorządy lokalne, gminy, powiaty rozwijały się w taki sposób zrównoważony jak chociażby centrum? Zuzanna Donat-Kasiura, radna sejmiku opolskiego z mniejszości niemieckiej. Panowie tutaj bardzo ładnie powiedzieli. Oczywiście, że samorząd województwa stara się, aby rozwój województwa był zrównoważony. Natomiast drugim czynnikiem jest to, czy gminy, czy powiaty chcą wykorzystać szansę, którą mamy. Jak widać, dobrzy gospodarze wykorzystują te szanse, składają wnioski i dzięki temu mogą realizować zadania dla dobra swoich mieszkańców. Jeżeli jesteśmy przy temacie kanalizacji, obecnie wskaźnik kanalizacji naszego województwa to jest ponad 51%, czyli można powiedzieć nie jest idealnie, ale jest dobrze. W poprzednim
roku był nabór ponad 62 miliony pieniędzy z Unii Europejskiej można było wykorzystać na zadania dotyczące kanalizacji. Te zadania są teraz realizowane. W tym roku dosłownie kilka dni temu zakończył się, albo jeszcze trwa momencik, do 26 września, czyli dokładnie zakończył się drugi nabór. Tutaj jest do rozdysponowania 30 milionów złotych. Także są środki, dzięki którym gminy mogą kanalizować właśnie te miejscowości, te wioski, które nie zostały jeszcze skanalizowane. A jest to bardzo duża pomoc, bo w przypadku małych miejscowości odległych od, można powiedzieć, centrum czy większych miejscowości, tam gdzie jest już kanalizacja, bez takiej pomocy gminy sobie po prostu nie dadzą rady, gdyż ich fundusze, ich środki, którymi dysponują, są zbyt małe. No chcę tutaj coś uzupełnić. Pan burmistrz Grodkowa. My oczywiście złożyliśmy też wniosek, dwa wnioski. Jeden już realizujemy jako gmina, jako samorząd. Drugi wniosek składa w naszym imieniu spółka, bo my już nie mogliśmy być beneficjentem. Natomiast problemem jest wielkość tych środków, bo to w sumie jest 4 miliony. To są środki bardzo małe. One pozwalają na skanalizowanie jednej niedużej miejscowości. My w tej chwili z tych środków w dwóch etapach kanalizujemy największą gminę, wioskę naszej gminy, to jest Kopice. I tak jak mówię, udało nam się wcześniej z innego programu załatwić kanalizację dla 20 w sumie miejscowości, ale ciągle 14 za chwilę, bo jak zrobimy Kopicę, 14 miejscowości będzie bez tej kanalizacji. I tutaj no myślę, jest apel i do samorządu województwa, i do strony rządowej, że te pieniądze jeszcze są potrzebne na wsparcie. Nie jesteśmy sami, bo daje poziom tych Kopic 10 milionów wyłożyć na zrobienie jednej kanalizacji. Tym bardziej, że mamy w tej chwili wioski dalej oddalone i tam trzeba szukać też innego systemu, bo tam się nie da transportować na takie duże odległości ścieków, bo to będzie nieekonomiczne i to w tym momencie będzie miało wpływ na cenę ścieków dla mieszkańców. Tego też nie chcemy. No i teraz z tym się borykamy przy takiej wielkości gminy. Jeżeli część jest, a część nie ma, to proszę sobie wyobrazić, ja w przyszłym tygodniu mam zaproszenie na zebranie wiejskie do wsi Gałąszczyce. To wieś taka typowo rozwojowa, bo w tej chwili kilkanaście domów tam się buduje w atrakcyjnym miejscu i wszyscy oczekują kanalizacji, a ja już nie mogę im nic zaproponować. Trochę świecę oczami, dlatego no, trzeba było się nad tym wspólnie zastanowić, jak ten temat załatwić, bo gdzieś, no, możemy sobie tak powiedzieć, że są gminy, które już o tym temacie zapomniały i w tej chwili spełniają zachcianki, tak może w przenośni mówiąc, natomiast budują chodniki i tak dalej, natomiast my cały czas jesteśmy jeszcze na etapie prac ziemnych i to jest bardzo ważny temat do załatwienia w przyszłości. Ja myślę, że o wiele większe problemy, jeżeli chodzi o kanalizację miejscowości, mają gminy wiejskie, które są stosunkowo mało zasobne finansowo, a więc nawet brakuje im na udział własny właśnie w tych projektach, czy to mówimy tutaj marszałkowskich z Urzędu Marszałkowskiego, czy też projektach chociażby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy tutaj nie ma jakiegoś problemu systemowego i jak go rozwiązać? Antoni Konopka, radny sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Może nawiążę do początku naszej dyskusji. Padło tutaj takie słowo depopulacja. Ona tak groźnie brzmi, ale rzeczywiście dotyka tutaj zwłaszcza może niektórych miejscowości. Pan burmistrz powiedział o miejscowości rozwojowych. Ja niestety mieszkam w takiej miejscowości, gdzie kiedy kilkadziesiąt lat temu byłem sołtysem, to było nas 150 mieszkańców. Dzisiaj jest już poniżej 100 mieszkańców. I kiedy dochodzę do wniosku, dlaczego tak się dzieje, to ja mam taką odpowiedź, że to jest przede wszystkim komunikacja, drogi. Bo przed wojną do mojej miejscowości prowadziło 6 dróg, którym można było dojechać nawet samochodem. Dzisiaj jest tylko jedna droga, którą można dojechać. I cóż z tego? Dziękuję tutaj samorządowi miasta Nysy za to, że jeździ praktycznie kilkanaście autobusów miejskich, ale niestety najprawdopodobniej właśnie ten fakt, że wieś nie jest skomunikowana, nie jest przelotowa,
a w linii prostej to jest 2,5 km do drogi krajowej. No niestety nie zachęca tutaj, a też jest wsią spokojną i mamy Ludowy Zespół Sportowy, który funkcjonuje już 51 lat bez przerwy, a więc można by tutaj oczekiwać, że rzeczywiście powinno być to miejsce atrakcyjne. Teraz dochodzimy do tego, jakie jest oczekiwanie obszarów wiejskich czy wsi na środki. Bardzo duże, bo jeżeli rozmawiam na przykład z wiceburmistrzem Głuchołaz, to on mówi, że potrzebuje na drogi 150 milionów złotych, a może co roku sam z kasy samorządu przeznaczyć 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych. No więc to jest absolutnie nie do zrealizowania, więc potrzeba poszukiwać pomocy. Gdzie dzisiaj mamy? Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Regionalny Program Operacyjny to jest tam niestety trochę linia demarkacyjna, która powoduje, że no nie wszystkie miejscowości mogą się kwalifikować ze względu na wielkość, liczbę mieszkańców, jak na przykład kanalizacja. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest tutaj tym programem, który mógłby zaspokajać potrzeby, ale niestety na całą perspektywę, tą, którą obecnie mamy 2014-2020, to na kanalizację chociaż dysponujemy kwotą niecałe 80 milionów na całe złote i to jeszcze przerzuciliśmy z innych niewykorzystanych działań jako samorząd województwa. Więc tutaj no, rzeczywiście należy poszukiwać tych możliwości, rozwiązań, ale sprawa nie jest łatwa, bo jak wspomniałem, mamy tutaj i drogi do zrobienia, i kanalizację, gdzie jest jeszcze ponad połowa. Wodociągowanie już jest w miarę i dochodzi jeszcze przecież kwestia czystego powietrza i tutaj no... O tym za chwilę też powiemy. Jeżeli mógłbym nawiązać... Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa. Mógłbym nawiązać do tej kwestii komunikacyjnej. To proszę Państwa, może takie jeszcze jedno historyczne zdarzenie, a mianowicie Grodków kiedyś był powiatem. W latach 70. był mocnym powiatem, obejmował Kamiennik, obejmował Odmuchów. Po reformie został gminą. To też miało wpływ na to, że pewne instytucje od nas wyszły, zniknęły bezpowrotnie i jakby oddaliło się pewien zakres działań od mieszkańca. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj jesteśmy w dobie cyfryzacji i pewnie za chwilę będzie tak, że będziemy z domu mogli pewne sprawy załatwić, ale to jeszcze trochę potrwa. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my jesteśmy taką gminą i jest jeszcze trochę tych gmin takich, które gdzieś tam miały aspiracje powiatowe, spadły w tej hierarchii i dzisiaj muszą do wszystkiego dopłacać. Musimy dopłacać do zadań rządowych, musimy dopłacać do inwestycji, które są nie naszymi zadaniami, musimy dopłacać do przewozów pasażerskich. Jest w tej chwili program rządowy, ale on jest bardzo, to jest kropla w morzu potrzeb, to jest złotówka dopłaty do wozokilometra, gdzie ten wozokilometr kosztuje 4,50. My już dawno płaciliśmy po kilkadziesiąt tysięcy rocznie, żeby wszyscy nasi mieszkańcy mieli dojazd do przynajmniej do stolicy gminy. Także to jest ogromny problem, bo ten układ, który mamy, że do wszystkiego dopłacamy. No, przykładowo, chcecie mieć Wydział Komunikacji, żeby ludzie nie jeździli do powiatu, do brzegu, no to musicie zapłacić. I to robimy, ale to są pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na nasze typowe zadania i wiele rzeczy jeszcze moglibyśmy zrobić. To też jest temat taki ważny, żeby te zadania były dofinansowane. Myślę, że to jest apel może do nowych posłów, żeby się tym tematem zajęli, żeby zadania, które są przypisane dla danej jednostki były dofinansowane, żeby inni nie musieli do tego dopłacać. A skoro mówimy o komunikacji, o dostępności mieszkańców chociażby obszarów wiejskich do miast, do lekarza, do różnego rodzaju usług, no to w kolejnej edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych gmina Grodków pozyskała blisko 2 200 000 dofinansowania. Stanowi to 70% planowanych kosztów przebudowy ulic Otmuchowskiej oraz Ogrodowej. Dariusz Gajewski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Grodkowa. Potrzeby są pewnie o wiele większe. Tak, potrzeby są większe. Te dwie ulice, ulica Otmuchowska i Ogrodowa, wystąpiliśmy tutaj o dofinansowanie, dostaliśmy dofinansowanie
Tu jeszcze mamy taki temat, któremu by trzeba było się przyjrzeć. Drogi transportu rolnego. Gmina Grodków jest gminą taką typowo wiejską. Jest 35 miejscowości i jest jeden nabór rocznie na taką drogę. Taka droga załatwia w takiej miejscowości. Zawsze staramy się wyjść z takiego założenia, że robimy część we wsi, gdzie ludzie mają dojazd wtedy do swoich posesji i wychodzimy z tym dofinansowaniem w stronę rolników, żeby też zabezpieczyć transport ten rolny. I tutaj przy 35 miejscowościach trzeba 35 lat, żeby z tą inwestycją trafić do każdej miejscowości. A choćby gmina Kamiennik na przykład ma 13 wsi i tutaj można o wiele szybciej. Tutaj jest prośba do zarządu województwa, do pana marszałka, żeby tych naborów, tak jak wcześniej było, były dwa na gminę, żeby tutaj zwiększyć ilość tych naborów dla tych większych gmin. No bo my pomalutko zaczniemy tutaj odstawać, będziemy z tyłu. I czy rzeczywiście są takie możliwości, aby z tych pieniędzy unijnych, którym dysponuje Urząd Marszałkowski, więcej przekazać właśnie chociażby na te drogi transportu rolnego? Zuzanna Donat-Kasiura, radna sejmiku opolskiego z mniejszości niemieckiej. Na pewno będziemy dokładać wszelkich starań. Sama jako przewodnicząca Komisji Rolnictwa wspólnie tutaj z wiceprzewodniczącym kolegą Konopką na pewno będziemy starać się, aby tak przygotować, o ile to jest możliwe, nabory, aby zwiększyć to, można powiedzieć, proporcjonalnie do ilości sołectw, do ilości dróg, bo to się wydaje być rzeczą logiczną. Czy to jest możliwe? Nie wiem, musimy się temu przyjrzeć. Natomiast tutaj dyskusja bardzo wyraźnie dąży do tego i prowadzi do tego, że są problemy, które wymagają rozwiązań strukturalnych, których nie jesteśmy w stanie dokonać na poziomie województwa, ale muszą one zostać dokonane centralnie. Czy to mówimy o stabilnym finansowaniu dla gmin i miast, dlatego że samorządowcy borykają się rzeczywiście z problemem takim, że teoretycznie mają stabilne źródło finansowania, ale centralnie są nakładane na nich zadania, które są wrzucane w ciągu roku, na które nie byli przygotowani, na które muszą przerzucać środki z innych zadań, co wprowadza chaos i można powiedzieć zdenerwowanie normalnych mieszkańców, dla których nie jest ważne, czy co sobie rząd zaplanował i komu to zlecił, tylko chcą mieć po prostu realizacji swoich zadań. Także tutaj na pewno trzeba dokładać wszelkich starań, aby finansowanie było jasne, przejrzyste, również aby prawo było przejrzyste i jeżeli ktoś coś obiecuje, to powinien również zapewnić finansowanie. To dotyczy zarówno transportu publicznego, jak i chociażby problemu oświaty, finansowania wypłat dla nauczycieli. Mamy przykład chociażby sąsiadów z zapołudniowej granicy, żeby już nie tylko cały czas powoływać się na państwo niemieckie, gdzie pensje nauczycieli są pokrywane przez rząd centralny w Pradze, natomiast gminy zajmują się tą infrastrukturą i myślę, że to jest bardzo dobre podejście, bo wtedy bez względu na to, czy nauczyciel pracuje w małej gminie, czy w dużym mieście, jest to wszystko zorganizowane. Proszę Państwa, może chciałbym tutaj do dróg transportu rolnego pewne uzupełnienie. Otóż przede wszystkim należy się odpowiedzieć, skąd pochodzą te środki. To są środki marszałka, ale pochodzące z wyłączeń ziemi z produkcji rolnej określonej klasy, a więc tutaj głównie pierwszej i trzeciej klasy i ze względu na źródło pochodzenia środków i funkcjonuje, czy jest przyjęty algorytm, który preferuje te gminy o dobrych klasach, bo jak te środki pochodzą właśnie z wyłączeń. W związku z tym właściwie można powiedzieć, że te gminy o słabych ziemiach, no niestety tutaj przy dużej liczbie zainteresowanych, no właściwie no niestety nie mają wielkich szans. Natomiast mówimy o kwocie rzędu może góra 5 milionów złotych w roku w skali województwa. No, w tym roku na przykład tak się złożyło, że dwie gminy wycofują się w województwie naszym z realizacji tych wniosków, więc te środki zostaną przesunięte i jest szansa na to, że powiedzmy w grudniu, bo w grudniu jest termin składania wniosków, na to
te środki będzie można wykorzystać. Natomiast ja chcę poruszyć jeszcze jedną, bo pan Gajewski powiedział tutaj jedną znakomitą rzecz, którą ja jestem też zwolennikiem, że te drogi transportu rolnego nie służą tylko, możemy to śmiało powiedzieć, nie służą tylko do transportu rolnego, ale w sposób znakomity służą mieszkańcom wsi. To jest dojazd do posesji, to jest tam, ich dzieci na rolkach jeżdżą i jakoś może służyć ścieżka rowerowa i można tam sobie oczywiście spacerować na kijkach, więc można te drogi zbudować, to są tańsze drogi w budowie jak droga gminna czy powiatowa i kiedy ja chciałem, no już wracam do tej swojej miejscowości, rozmawiam ze starostą, mówię, słuchaj, pociągnij to, zróbisz tą drogę, no przecież to aż się prosi. Mówi, wiesz co, to będzie budżet całego powiatu, bo my to, ja mówię, ale po co taka droga szeroka, wszystko? Nie, my to musimy w standardzie budować. I ja, proszę państwa, kiedy jechałem autobusem z Londynu do Ramsgate, to ja jechaliśmy taką drogą, że ja myślałem, że kierowca pobłądził tego autobusu, bo to droga szerokości 3 metrów i mijanki. Dlaczego my nie możemy budować dróg o takich standardach? Co innego, jeżeli tam jeździ 1000, 2000, 3000 samochodów, okej. Ale jeżeli i przejedzie 100, 200, nic się nie stanie, jeżeli będzie ta droga o mniejszym standardzie, a jednocześnie ona gdzieś tam będzie gmina czy powiatowa. Do problemów, którymi żyje wieś Opolska, wrócimy jeszcze za chwilę, ale ja bym chciał, żeby tutaj przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan Stanisław Jurasz, radny powiatu brzeskiego, odniósł się do tego, co powiedziała pani radna sejmiku Zuzanna Donat-Kasiura, mianowicie o tym, że rząd dokłada samorządom lokalnym kolejne obowiązki w trakcie roku budżetowego. Nie zawsze idą za tym pieniądze, ale z kolei rządzący obecnie w kraju mówią, że w gminach znacznie wzrosły dochody z tytułu chociażby podatku od osób fizycznych. A zatem Stanisław Jurasz, radny powiatu brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, jak wiemy z życia, potrzeb jest bardzo wiele. I w takim środowisku jak nasza gmina, kanalizacje, drogi, służba zdrowia, oświata, no wszystkie te dziedziny życia naszego społecznego są bardzo istotne i wiadomo, że dążymy do zwiększenia, poprawy warunków życia społeczeństwa i na to trzeba bardzo dużych środków, stąd też trzeba w jakiś sposób racjonalny je dzielić. Trudno byłoby wpierw budować drogę, a później ją rozkopywać, budować na przykład kanalizację, prawda? A często, gęsto widzimy, że tak się dzieje. Mam szczęście żyć w takiej gminie, że nam się to nie trafia i dlatego to, co wcześniej powiedziałem, że te inwestycje, które są prowadzone w gminie, są, myślę, że prowadzone w sposób przemyślany, ponieważ no, będąc 3 kadencje radnym gminnym, teraz jestem radnym powiatowym, muszę powiedzieć, że u nas nigdy wojny takiej o sprawy gospodarcze nie było w gminie. I myślę, że to jest clue całości spraw, bo wiadomo, że środków nigdy nie było za dużo, bo gdybyśmy dostali nie wiadomo jakie wielkości te środki, to potrafilibyśmy po gospodarsku wydać i na pewno gonilibyśmy bogatsze kraje od nas. I ja myślę, że to na tym wszystkim się to wszystko zasadza. Nie tylko w gminie Grodków problemem jest tegoroczna susza, co uderza głównie w rolników. Czy tutaj w tym obszarze właśnie też nie mamy wiele do nadrobienia, bo chociażby tak zwana mała retencja, czy zatrzymanie tych opadów, których jest coraz mniej, a wiadomo, wody spływają do rzek i potem cierpią na tym chociażby pola i uprawy. Antoni Konopka, radny sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja pozwolę sobie minutkę jeszcze na ten wątek, który tutaj mój przedmówca odpowiada. Otóż no, budżety chociażby gmin na dzień dzisiejszy rzeczywiście dużo wzrosły, są o wiele większe jak kilka lat temu, ale to jest głównie 500+, spowodowało, że tu przechodzą te środki przez, więc tutaj jest, te pieniądze po prostu są przekazywane. Ale chcę jeszcze jedno powiedzieć, że jeżeli chodzi o dochody gmin i również samorządu, to mamy teraz na przykład ze zwolnieniem z PIT-u osoby poniżej 26 lat. To spowoduje również ubytek środków i teraz jest pytanie, w jaki sposób gminom to zostanie zrekompensowane. Ja muszę powiedzieć, że na ostatniej sesji na moje pytanie do skarbnika województwa, jak przeplanowany jest będzie wzrost w budżecie, jeżeli chodzi tutaj o podatek od osób fizycznych, odpowiedział, że no, w zeszłym roku czy w innych planowano około 10%. W tym roku planuje się na 2020 1% wzrostu, więc to tutaj już jest, no, na właściwie o jakim to wzroście mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych, czyli tak zwany CIT, to proszę państwa, jeżeli chodzi o
płacony przez Urząd Skarbowy z opolskich firm do naszego budżetu, to jest to o 14% mniej jak w roku 2018 za miesiąc sierpień. To jest około ponad 4 miliony mniej, więc nawet licząc na wkłady własne do inwestycji, no to już tutaj widzimy, że coś się złego dzieje. Być może, mamy nadzieję, że mimo wszystko opolskie firmy jednak będą miały większe tutaj środki. Natomiast chodzi, teraz już przechodzimy do tej... Problemu suszy. No to nie jest już od w tym roku, tylko ten problem rzeczywiście narasta. I muszę powiedzieć, że przede wszystkim potrzebny jest plan przyjęty i środki na to przeznaczone. I nie ukrywam, że ja nie jestem zwolennikiem tego, co się stało i nawet wręcz uważam, nie chcę tutaj prowadzić, ale kandyduję do Sejmu i uważam, że to, co się stało, czyli wprowadzenie ustawy Prawo wodne i powołanie gospodarstwa Wody Polskie, które odpowiadają za meliorację w każdym obszarze, od najmniejszego rowu właściwie, aż do największych cieków, a nadzoruje to, czy realizuje gospodarstwo, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, no to za czyszczenie rowów tutaj odpowiada takie ministerstwo, więc tutaj jednak samorządy muszą mieć więcej do powiedzenia, chociażby to znowuż ta nieszczęsna kwestia spółek wodnych. To jest, no trzeba coś z tym fantem zrobić szybko. Kwestia chociażby uregulowania prawnego. No dzisiaj, jeżeli rolnik weźmie i postawi, czy kolega Gajewski postawi zastawkę na rowie u siebie, żeby zatrzymać wodę, łamie prawo. No, jest tak prawo skomplikowane, że zrobienie zwykłej zastawki to tak, jak gdyby budować tamę na rzece Odrze. No to jest coś niesamowitego. Także oczywiście wrócimy do... Jest jeszcze jedna kwestia, to co nasze dachy, które mogą znakomicie tutaj funkcjonować, to łapanie wody. Także tych działań jest rzeczywiście i możliwości dużo i myślę, że w przyszłym regionalnym programie operacyjnym, programie rozwoju obszarów wiejskich, te działania dotyczące zatrzymywania wody. Jeszcze minutę jedno. Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Zgadzam się, dobrze, mówmy o tej żegludze, ale w mojej ocenie pierwszeństwo tutaj powinny mieć obszary wiejskie i rolnictwo. Bo proszę Państwa, czy Państwo wiecie, że na wyprodukowanie kilograma zboża potrzeba minimum 600 litrów wody? Na jeden kilogram zboża trzeba 600 litrów wody. Dzisiaj jest tak, obfite deszcze, bach i tej wody nie ma, za chwilę już jest w Morzu Bałtyckim. Jeszcze jakby pointując tą część naszej dyskusji, zapytam tutaj burmistrza Grodkowa o kwestię podatków. Tu właśnie znowuż wrócę do tego, co powiedziała pani Zuzanna Donat-Kasiura, radna sejmiku i też wspomniał o tym pan Stanisław Jurasz, radny powiatu brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o pewną politykę i gospodarowanie funduszami, czy też dochodami, które otrzymuje gmina. W gminie Grodków stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają niezmienne od, uwaga, 2012 roku. A zatem gmina pozbawia się pewnych znaczących dochodów. Tak, i tu jest jeszcze druga część, a mianowicie, ponieważ nie stosujemy stawek maksymalnych, dolicza nam się do dochodów, no i jesteśmy traktowani jako gmina bogata i jakby trochę jesteśmy karani za to, że pomagamy, bo tak się, bo jakby ogólny pogląd jest taki, pomagajcie, obniżajcie, natomiast to wcale nie jest dla nas takie korzystne finansowo, ale staraliśmy się od 2012 roku utrzymać ten trend. Mam obawy, że w tym roku będzie problem, bo tak jak tutaj w tej dyskusji wynikało, czyli te zapowiedzi, powiem tak, różnych opcji, czy wszystkich opcji, które startują do Sejmu, pokazują, że to wszystko będzie miało wpływ właśnie na to, co się wydarzy w naszym budżecie, a mianowicie zwiększenie, obniżenie podatku dochodowego, no to jest ubytek, myśmy też policzyli, że to jest w skali naszej gminy kilkaset tysięcy złotych. Płaca minimalna to są też kilkaset tysięcy złotych i wiele, wiele takich sytuacji, które mogą mieć wpływ na to, że za chwilę no to burmistrz będzie tym złym, bo będzie musiał tą lukę w jakiś sposób zapełnić i będzie musiał podnieść podatki, oczywiście poprzez uchwałę Rady. No i nad tym już w tej chwili rozmawiamy z radnymi, bo no jest to taki problem, z którym trzeba będzie się prawdopodobnie zmierzyć. W wyborach do parlamentu kandyduje wielu opolskich samorządowców, są obecni między innymi tutaj w czasie naszej dyskusji.
Jakimi problemami z obszaru funkcjonowania gmin i powiatów powinien pilnie zająć się nowy Sejm i Senat? Zuzanna Donat-Kasiura, radna Sejmiku Opolskiego z mniejszości niemieckiej. To, co już powiedziałam, czyli jasne i przejrzyste prawo, stabilne finansowanie nie tylko dla gmin, ale również dla powiatów i dla województwa. Tak jak tutaj powiedział kolega, finanse województwa opierają się przede wszystkim na podatku od osób prawnych, to jest CIT, a jednak nie jest to stabilne źródło finansowania. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, myślę, to przede wszystkim jasne i przejrzyste prawo. Patrzenie na kraj i na województwa całościowo. To bardzo dobrze tutaj, myślę, można też podać na przykładzie gospodarki wodnej. Ja chciałbym, żeby teraz zabrał głos Antoni Konopka, radny sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przepraszam, no niestety kończy nam się czas. Proszę Państwa, ja mieszkam w małej miejscowości, tak jak wspomniałem. Przede wszystkim więc problemy demograficzne z tym związane. Ja obserwuję, jak wyludnia się wieś, jak coraz więcej jest osób samotnych, które wymagają wręcz pomocy, czyli tutaj trzeba zadbać o te osoby, a więc nawet czy domy dziennego pobytu, czy e-zdrowie w postaci chociażby to, co w kampanii do sejmiku mówiłem, że każda starsza osoba powinna mieć, jeżeli tak potrzebuje, to przed tą opaskę życia, która na ręce, która monitoruje tutaj pewne funkcje, monitoruje, jeżeli coś złego się dzieje, więc przekazuje. Kwestia produkcji energii odnawialnej, czystego powietrza. Przecież chyba wszyscy wiemy, że nie podciągnie się tutaj na wsi gdzieś tam sieci gazowej najczęściej, więc tutaj kwestia prosumenta produkcji energii, jeżeli chodzi o właściciela tej nieruchomości i oczywiście coś, co wieś, to jest rolnictwo. Więc trochę mało spraw kampanii przewija się tutaj, mało mówimy o rolnictwie, a jeżeli rolnik ma pieniądze, wszyscy mają pieniądze. Oddajmy głos teraz Stanisławowi Juraszowi, radnemu powiatu brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości. A więc czym pilnie powinien zająć się parlament zaraz po wyborach? Myślę, że bardzo istotne dla społeczeństwa na dzień dzisiejszy to jest ich ochrona zdrowia. Tak jak tu wcześniej pan burmistrz powiedział, byliśmy kiedyś powiatem, mieliśmy własny szpital, ta dostępność do służby zdrowia była dość prosta. Natomiast na dzień dzisiejszy zaczyna nam się to komplikować. Nawet powiat brzeski w tej chwili przewiduje coś takiego jak likwidację dyżurów nocnych i świątecznych na terenie Grodkowa, gdzie mieszkańcy na przykład takiej miejscowości jak Jaszów do brzegu mają dojazdu przynajmniej z godzinę czasu, bo jest to kilkadziesiąt kilometrów i myślę, że służba zdrowia jest bardzo istotna. No a właśnie między innymi, a przede wszystkim może służbie zdrowia poświęcona jest konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, która właśnie teraz w tym czasie odbywa się w Opolu. Zapytam też Dariusza Gajewskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej Grodkowa z Platformy Obywatelskiej. Te najpilniejsze ustawy, zadania parlamentu zaraz po wyborach. Tak jak pani Kasiura powiedziała, przede wszystkim przejrzyste prawo, minimum procedur, czy w kwestii retencji, gromadzenia wody, przede wszystkim maksimum uproszczenia. Czyste powietrze. My w Grodkowie jesteśmy jak gdyby pionierami w dziedzinie czyste powietrze. Można powiedzieć, że wydaliśmy blisko 1 000 000 zł na czyste powietrze, które już od 3-4 lat realizujemy. Tutaj wiele gospodarstw domowych zyskało między innymi dzięki temu nowe ekologiczne piece. No cóż, przede wszystkim ja jako rolnik ustawa o ustroju rolnym. Tutaj ustawa ma przywrócić ziemię rolnikom, polskim rolnikom. Bo dzisiaj ci rolnicy jak gdyby zostali przez tą ustawę odsunięci troszeczkę od ziemi. I już na koniec Marek Antonowicz, burmistrz Grodkowa. Antoniewicz, przepraszam. Gdyby miano zrealizować chociażby jeden pana postulat, przeforsować jedną ustawę przez te 4 lata nadchodzącej kadencji Sejmu i Senatu, jaka to powinna być ustawa? Ja nie wypowiem się, jaka będzie to ustawa. Ja myślę, że ja tak powiem po ludzku, co oczekuję od kandydatów i przyszłych parlamentarzystów, a mianowicie, żeby nie znikali nam po kampanii wyborczej, tylko jeżeli zostaną wybrani, to w dalszym ciągu utrzymywali kontakt z samorządem, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, żeby jednak pewne działania rząd konsultował z samorządami, ponieważ to, co tutaj też
była o tym mowa, my jesteśmy zaskakiwani pewnymi działaniami. Ja jako burmistrz też jestem z wyboru. Ja też deklaruję swojej społeczności pewne zamierzenia i to, co chciałbym zrobić, a później się okazuje, że nie jestem w stanie tego wykonać, ponieważ zmieniła się sytuacja z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, a więc tutaj potrzebna jest sprawa konsultacji i większego kontaktu z samorządem. Kończymy samorządową lożę radiową z Grodkowa, miasta, gdzie urodził się Józef Elsner, nauczyciel Fryderyka Chopina. Dziękujemy władzom gminy za gościnę w Urzędzie Miejskim. Zaproszenie do samorządowej loży radiowej z Grodkowa przyjęli Zuzanna Donat-Kasiura, radna Sejmiku Opolskiego z mniejszości niemieckiej. Dziękuję pięknie, miłego weekendu. Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa. Dziękuję i zapraszam do Grodkowa. Dariusz Gajewski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Grodkowa, Platforma Obywatelska. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Był też z nami Antoni Konopka, radny sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję państwu. Oraz Stanisław Jurasz, radny powiatu brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Życząc udanego weekendu, kłania się państwu Jan Poniatyszyn. Samorządowa Loża Radiowa.